Cześć, z tej strony Michał z msmobile.pl. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić nową kompilację systemu Windows 10 Mobile w wersji 10.149. Prezentacja będzie się odbywać na telefonie Microsoft Lumia 435 Dual SIM. Pierwsze co zobaczycie po uruchomieniu nowego systemu to nowe animacje. Zobaczcie jak wyglądają. Kolejną nowością, jaką zobaczycie, jest znaczące przyspieszenie systemu. Teraz działa on znacznie żwawiej niż miało to miejsce w poprzedniej wersji 10.136. Przeglądarka internetowa doczekała się nowej nazwy – Microsoft Edge. W poprzednich wersjach nosiła nazwę Project Spartan. Zobaczcie, jak wygląda. Teraz pasek adresu został przeniesiony z góry na dół. To znacząco ułatwi korzystanie z telefonu osobom, które korzystają z niego jedną ręką. Dodatkowo w ustawieniach przeglądarki możecie wybrać, czy chcecie oglądać strony w wersji dla urządzeń przenośnych, czy w wersji dla komputerów. W tej wersji systemu Microsoft ulepszył znacząco tzw. user experience, czyli ogólną satysfakcję użytkownika skorzystania z systemu. Zostały przede wszystkim poprawione, rozmazane kafelki ekranu startowego. Teraz wszystkie kafelki są ładne i ostre. Dodatkowo kafelki, które odświeżają się na ekranie startowym, zostały poprawione. W poprzedniej wersji pogoda nie odświeżała kafelka. Teraz widzicie, wszystko działa tak jak powinno. Zostały poprawione również liczne grafiki, jak na przykład w pasku głośności. Oba suwaki doczekały się lekkich zmian oraz pojawiły się nowe ikony. Microsoft wprowadził również zmiany do asystentki głosowej Cortana. Niestety jest ona w dalszym ciągu niedostępna w naszym regionie, dlatego nie będę opowiadał o wszystkich nowościach. Namiastkę Cortany możecie zobaczyć w centrum akcji. Jest to ikona z migającym księżycem. Jest to funkcja spokojne godziny, która będzie dostępna po uruchomieniu Cortany w naszym regionie. Kolejną nowością, o którą prosili insiderzy, jest dodanie latarki. Teraz możecie ją ustawić wchodząc do ustawień, system, powiadomienia i akcje. I wyszukując ją na liście dostępnych skrótów. Flashlight. Po jej ustawieniu telefony z lampą błyskową będą mogły korzystać z niej jako z latarki. Kolejną nowością, jaką Microsoft wprowadził do tej wersji systemu, jest zaktualizowana aplikacja zdjęcia. Teraz aplikacja ta obsługuje również grafiki GIF. Funkcja ta dostępna jest tylko i wyłącznie dla telefonów z minimum 1 GB pamięci RAM. Microsoft chwali się również, że usprawnił automatyczne przesyłanie zdjęć do chmury OneDrive. Pamiętajcie, że teraz, aby włączyć automatyczne przesyłanie, możecie to zrobić tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji OneDrive. Microsoft zaleca również, aby po aktualizacji do najnowszej wersji systemu wyszukać dostępne aktualizacje w sklepie. Przy okazji dodam, że sklep również otrzymał nową wersję. W nowej wersji poprawiono znacząco aktualizowanie oraz pobieranie aplikacji. Wśród wyszukanych aktualizacji powinniście znaleźć takie aplikacje jak mapy, aparat, kalkulator, alarmy i zegar, rejestrator głosu oraz wprowadzenie. I na tej aplikacji chciałbym się chwilę zatrzymać. Jeżeli nie instalowaliście jeszcze lub nie mieliście okazji korzystać z systemu Windows 10 Mobile, a nowa wersja wygląda kusząco, to po jej wgraniu koniecznie skorzystajcie z aplikacji Wprowadzenie. Aplikacja ta w sposób uporządkowany opowie Wam o wszystkich funkcjach i zmianach, jakie znajdziecie w tym systemie. Zobaczmy Microsoft Edge. Poznaj przeglądarkę. W kilku zdaniach poznacie nową przeglądarkę oraz jak się z niej korzysta. Podobnie ze wszystkimi innymi funkcjami telefonu. Teraz pozamykamy wszystkie aplikacje. Dajcie znać w komentarzach, czy zdecydowaliście się zainstalować najnowszą wersję systemu oraz jak działa na Waszych telefonach. Do zobaczenia na portalu msmobile.pl. Cześć!